Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz Morz, druga część EKG. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym studiu. W Dniu Kobiet Zbigniew Niemczycki, prezes Polskiej Rady Biznesu, Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP, dr Jakub Borowski, członek Rady Gospodarczej przy premierze. Proszę Państwa, WIG20 zyskuje 0,13%. W tej chwili także wzrost na rynkach zachodnioeuropejskich, w Paryżu 0,7%, we Frankfurcie 0,7%, i cóż tam w Londynie widzę także 0,7%. Waluty tanieją, frank szwajcarski 0,6%, kosztuje 3,43%, tak dla przypomnienia, euro 0,5% na minusie, 4,13%, dolar amerykański 0,8% także na minusie, cena 3,14 zł. EKG. Czy jesteśmy dzisiaj bogaci czy biedniejsi? Ja mam powiedzieć? Czy ja odpowiem, bo ja uważam, że jesteśmy niesłychanie bogaci w roku 2012, a wynika to z prostego faktu, że Europejski Bank Centralny uszczęśliwił wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej tysiącem miliardów euro, które przekazał na niski procent do banków europejskich. W związku z tym jest dostęp do taniego finansowania 1% rocznie przez 3 lata. Brać kredyty, zamykać oczy. Brać kredyty, zamykać oczy, a z drugiej strony, proszę Państwa, takie informacje także pojawiają się u nas, że coraz trudniej jest o kredyty i dla osób indywidualnych, i dla przedsiębiorców, szczególnie tych małych i tych średnich. Ja myślę, że jesteśmy coś krajem, który w dalszym ciągu budzi duże zainteresowanie inwestorów. Dowodzić tego może fakt, że w Cannes wczoraj na rozpoczętych targach nieruchomości Polska, jeżeli chodzi o inwestycje, znalazła się na drugim miejscu, wyprzedzając Wielką Brytanię, wyprzedzając jeszcze większe, znacznie bogatsze państwa, jeżeli chodzi o możliwości inwestycyjne oraz korzyści z tego wypływające. Znaczy na rynku nieruchomości komercyjnych. Tak? Komercyjnych, tak. Mhm. Jesteśmy na drugim miejscu i ilość przewidywanych tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowych, które będą budowane, świadczy o tym, że Polska, co jest? To znaczy, że Polska jest krajem stabilnym, przewidywalnym. To znaczy, że będziemy bogatsi. Jakub Borowski. Zgadzam się z tymi wnioskami. Będziemy bogatsi, chociaż... Chociaż najpierw będziemy biedniejsi. Pojawiają się... Nie będziemy biedniejsi. Pojawiają się trochę ciemniejsze chmury nad tą perspektywą. No właśnie. Co to za chmury? No te chmury, one dotyczą głównie sytuacji zagranicznej u naszych głównych partnerów handlowych. Ta cała seria danych, którą poznaliśmy w ostatnich tygodniach, ona wskazuje, że te perspektywy wzrostu gospodarczego w krajach strefy euro, czy w Niemczech, nie poprawiają się. I to, co czeka te kraje, a to są, tak jak powiedziałem, nasi główni partnerzy handlowi, to jest najprawdopodobniej płytka recesja w pierwszym kwartale. To już będzie drugi kwartał. To są chmury, które cały czas wiszą i są, przesuwają się takie dwa kwartały przed nami, bo to pamiętam od 2009 roku, prawda? Cały czas mamy taki horyzont, że te chmury są. Ale było silne ożywienie jednak w 2010 roku. Mieliśmy wzrost i teraz mamy, jakby wygasają te impulsy wzrostu, które zostały, że tak powiem, nadane tym gospodarkom poprzez i politykę pieniężną, i politykę fiskalną w niektórych krajach. Ale te wszystkie przepowiednie, które Państwo jako główni ekonomiści prezentowali 2 lata temu, nie sprawdziły się, prawda? No, to jest stwierdzenie bardzo ogólne. Nie wiem, jakie przepowiednie konkretnie. Cały czas czytamy w mediach, że mówi się o tym, że będzie gorsze trzeci, czwarty kwartał. W 2010 roku tak było. To samo było w roku ubiegłym. No i teraz mamy tą samą mantrę mówiącą o tym, że pierwszy i drugi kwartał będzie dobrze, ale trzeci, czwarty już jest zagrożony. Są te chmury. Zagrożony jest. Ja, czyli akurat... Państwa, to jest cały czas spekulacja. Przedwczoraj przewidywania analityków były takie, że mamy na parę tygodni zapaść, będzie... Chodziło o rynki? Tak, o rynki, że rynki sioną i na jakieś parę tygodni nie przewidujemy w ogóle żadnych wzrostów. I nagle wiadomość ze Stanów Zjednoczonych, że spadła liczba niepracujących o 230 tysięcy i proszę zobaczyć, co się dzieje na giełdach. Wszystko poszło w górę. Cały czas jest spekulacja. Kapitał jest cały czas czymś zaniepokojony. A to zaniepokojone, że w Chinach gospodarka nieco idzie w dół. A to zaniepokojone z kolei jest, czy wystarczająco będzie pieniędzy podanych. A co będzie, czy zbankrutuje. Zawsze były czymś się niepokoiły, kapitał czymś się niepokoił. I będzie się czymś niepokoił. Ale na tym polega między innymi część spekulacji, że się odniósł do newsu, prawda? Ale zresztą nawiązując do tego, o czym pan prezes powiedział, ja się zgodzę z tym, że rzeczywiście polska gospodarka nas zaskoczyła w ostatnich kwartałach. To jest prawda.
zaskoczyła nas, jeśli chodzi o tempo wzrostu. Natomiast jeśli popatrzymy na strukturę czwarty kwartał, czyli z jednej strony wyraźne przyspieszenie wzrostu inwestycji, a z drugiej strony wyraźne wyhamowanie konsumpcji. Dobrze. Na dłuższą metę nie da utrzymać. Nie, to dobrze, na dłuższą... Inflacja spadła. Absolutnie się z panem zgadzam. Na dłuższą metę... Nie da się utrzymać. Nie wiem, czy się uda utrzymać, czy nie, ale lepsze są inwestycje od konsumpcji. A to pełna zgoda, tylko chodzi o to, że jeżeli taka jest struktura, a popyt konsumpcyjny słabnie, to niestety istnieje obawa, że również popyt inwestycyjny... Ale on był cały czas na wysokim poziomie. Dlaczego mówię o tych nieruchomościach? No dopiero jest to był pierwszy kwartał z dwucyfrowym tempem wzrostu, także no, okej. Okay. Ale ta informacja, o której mówiłem o nieruchomościach, jest to bardzo znacząca informacja. Dlatego, że jeżeli mówimy o budowaniu biurowców, to nie jest inwestycja na jeden miesiąc, na dwa, to jest na kilka lat do przodu się patrzy. To znaczy, że przybywa firm, które potrzebują na nowe biura. Firmy rozwijają się i zwiększają swoją powierzchnię, czyli zmieniają swoje siedziby na większe. To jest kolejne zatrudnienie firm budowlanych. To jest tylko popyt na materiały budowlane. To jest rozwój gospodarczy, więc w związku z tym no, to jest pewna informacja, która pokazuje, że gospodarka polska jest na tyle stabilna i przewidywalna, że ludzie inwestują. EKG. Bardzo ważny tekst, proszę Państwa, w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Koniec z dyskryminacją kobiet prowadzących firmy. Tę sprawę także w EKG jakiś czas temu omawialiśmy. Państwo będzie za nie odprowadzać składki emerytalne, gdy wychowują dziecko. Dziś prawo do składek za urlopy wychowawcze mają kobiety na etacie. Matkom, przedsiębiorcom się nie należy. Gazeta alarmowała tym od kilku lat. Kobiet nie można karać niższą emeryturą tylko dlatego, że ośmieliły się urodzić dziecko. Pisały do gazety czytelniczki. Teraz to ma się zmienić. Nie chcemy, aby Polka traciła składki emerytalne, jeżeli zdecyduje się urodzić dziecko, powiedział minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz i obiecuje zmianę przepisów z korzyścią dla samozatrudnionych matek. Wychowywanie dzieci nie może być traktowane w karierze zawodowej jak czas zmarnowany. Musimy zachęcić Polki, aby decydowały się na urodzenie dziecka, a nie je karać. Z tym zachęcaniem to mnie trochę odrzuca. To zachęcanie jest nieskuteczne najczęściej. Ja tylko chciał, żeby nie dyskryminować, a zostawić to już sprzyjające warunki. Zostawić to już kobietom, czy będą chciały rodzić, czy nie. Po prostu trzeba stwarzać sprzyjające warunki do tego, żeby można było i mieć dzieci, i pracować, i robić jakąś tam karierę. 24 strona w gazecie, strony to są gospodarcze, w dalszym ciągu stop dla dyskryminacji kobiet pracujących na własny rachunek, gdy wychowują dziecko, państwo będzie za nie odprowadzać składki emerytalne. To jest propozycja ministra. Do 60% średniej, tak? Do 60% średniej. I ciekawa sprawa jest, proszę państwa, do tej pory były te kobiety dyskryminowane, jest tych kobiet przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą czy samozatrudnionych jest 300-400 tysięcy, tak mniej więcej się to szacuje, to jest samozatrudnionych, tak, samozatrudnione. No, bo dla mnie to jest sprawa bardzo, bardzo skandaliczna wręcz, no bo jeśli kobieta chce, tworzy miejsce pracy dla siebie, czy ktokolwiek, no, tworzy miejsce pracy dla siebie i z tego tytułu jest dyskryminowane, no to jest zupełnie niewiarygodne. Jeszcze ciekawsza tam informacja, że ponad 90% tych kobiet przedsiębiorczych większość kosztów domu, trzymania domu pokrywa żona z dochodów tej swojej działalności. No to też jest bardzo ciekawa sprawa, a... Czyli jest to działalność dochodowa. Także trzeba pamiętać, że część spośród tych kobiet są to panie, które odeszły z pracy, dlatego że na przykład musiały odejść z pracy, bo warunek pracodawca jaki postawił, albo będziesz pracowała jako samozatrudniona, będziesz pracowała dla mnie jako firma, albo nie mam dla ciebie miejsca pracy. No i tu chodzi o bardziej poważne sprawy, ale to też jest kwestia złej pozycji, prawda, że ona jest w złej pozycji, to jeszcze dodatkowo z tytułu urodzenia dziecka i urlopu nie miała tychże składek emerytalnych odprowadzanych. I ciekawa sprawa kobiety wśród ogółu przedsiębiorców, jak to wygląda w Unii Europejskiej. W Portugalii to jest nieco ponad 30%, w Polsce prawie
35%. Na Litwie podobnie jak w Portugalii, na Łotwie podobnie, w Austrii nieco mniej niż w Polsce, w Holandii nieco także mniej niż w Polsce, w Bułgarii ponad 30% kobiet prowadzi działalność gospodarczą, na Węgrzech jeszcze więcej, jakieś 30-38 pewnie, 37-38, w Finlandii jeszcze więcej i w Estonii ponad 40%. Czy nie jest tak źle u nas? No nie, tak źle nie jest. To jest słuszny postulat, czy niesłuszny? Ja myślę, że warto się porównywać z krajami tymi kontynentalnymi, ale tymi północnymi, w tym sensie, że istnieje specyfika kulturowa Europy Południa i specyfika kulturowa Europy Północnej. My jesteśmy w tej strefie Polska, Niemcy, może kraje jakby Beneluxu, jeszcze Francja. Natomiast w takich, powiedzmy, statystykach wypadamy całkiem przyzwoicie, co nie znaczy, że nie można, powiedzmy, zrobić jakby jeszcze więcej, żeby te kwestie pewnego rodzaju równowagi zostały wzmocnione. Według ekspertów, z którymi rozmawiała gazeta, na składki dla kobiet samozatrudnionych nie trzeba wiele pieniędzy, kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. I nie trzeba ich wydawać teraz. ZUS po prostu zapisałby na twardy dysk swoich komputerów informację, że takie składki matkom naliczono. A skutki zaniechań mogą być dla kobiet bolesne. Z prognoz resortu pracy wynika, że świadczenia obecnych 20-30-latek mogą być aż o 1/3 niższe od emerytur wypłacanych obecnie. To jest też ważne dla tych kobiet, dlatego że wiele z nich wykonuje wolne zawody. Te wolne zawody sprzyjają łączeniu macierzyństwa z pracą. I w związku z tym, że tak powiem, dodatkowo tutaj warto je wesprzeć, dlatego że będzie im łatwiej. No, to myślę, że dziwię się, że to tyle lat trwało. No, to jeszcze się nie skończyło. To nie jest tak, że... Znaczy tyle lat trwało do momentu, kiedy minister Kosiniak-Kamysz, czy minister pracy w ogóle zgłosił te propozycje, bo to z tego, co czytałem, to Gazeta Wyborcza w tej sprawie młotkowała kilka lat. Ja uważam, że za długo myśleć nie trzeba na czymś, co jest oczywiste. Jeżeli mówimy o zmniejszeniu bezrobocia, czyli tworzeniu nowych miejsc pracy, jest to tak oczywiste, że należy tak szybko, jak to możliwe, zadziałać, żeby tę tendencję podtrzymać, żeby zachęcić jeszcze więcej ludzi do tworzenia sobie miejsc pracy i do tego jeszcze, jeżeli ponad 90% tych kobiet ma dochody takie, że utrzymuje większość kosztów większość kosztów utrzymania domu, to jest dobra tendencja i trzeba po prostu dopomóc, żeby to się zwiększało, żeby liczba kobiet, która potrafi się samozatrudnić i potrafi kreatywnie zadziałać, była jeszcze większa. EKG. Niepewny wiek emerytalny, no proszę, proszę. Wydłużenie wieku emerytalnego do 67 lat jest coraz bardziej wątpliwe, pisze Rzeczpospolita. Z twardego stanowiska w tej sprawie wycofuje się premier. Wątpliwości oprócz Waldemara Pawlaka, o których wielokrotnie mówiliśmy w EKG, zgłaszają też ministrowie z PO. Donald Tusk poinformował, że rząd bardzo poważnie rozważa wypłatę specjalnego świadczenia dla starszych bezrobotnych, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego. To zmiana stanowiska, bo dotychczas premier zapowiadał, że chce, aby do Sejmu wpłynął czysty projekt wydłużający aktywność zawodową. To nie koniec odstępstw. Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin neguje objęcie reformą sędziów i prokuratorów, którzy już obecnie pracują w wymiarze sprawiedliwości. Domaga się też, aby zmiany dotyczące ich praw były uregulowane odrębnym projektem przygotowanym przez jego resort. Wątpliwości zgłaszają także Rządowe Centrum Legislacyjne. Nie można wydłużyć wieku emerytalnego do 67 lat wszystkim pracownikom poza górnikami. To byłoby sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości. Czyli dla każdej grupy zawodowej odrębna ustawa? Moim zdaniem to nie jest dobre rozwiązanie. Ten system powinien być możliwie powszechny. Dyskusje na przykład dotyczące emerytur mundurowych, ta debata z przedstawicielami służb mundurowych, ona jest już bardzo długa i wskazuje na to, że te rozwiązania, które oni otrzymają, będą bardzo łaskawe, czy bardzo korzystne dla nich. I moim zdaniem... Zdaniem nie do końca. No tak, ale moim zdaniem niesprawiedliwe. Jeżeli oczekujemy od kobiet, że będą pracować do 67 roku życia, służby mundurowe... Chyba tak nie będzie. Ale oczekujemy, taka była propozycja. Wydaje mi się, że tak być nie powinno. Na Dzień Kobiet takie historie pan opowiada.